Co prawda mamy limity, bo to jest jedna osoba na 15 metrów, ale muzeum jest dosyć duże, jest dużo sal, dużo wystaw. Takie 20-osobowe grupy, myślę, że w odpowiednich odległościach i to myślę, że będą mogłyby przychodzić do nas w pewnych odstępach czasowych. Pracownicy muzeum będą w maskach w momencie, kiedy będą gościć zwiedzających. Mamy płyny w odpowiednich miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o wystawy, no to podejrzewam, że te 86 dni to jest dosyć długo i można było zapomnieć niektóre stałe wystawy, zwłaszcza, że wszystko pozamykane mieliśmy, w związku z tym warto sobie przypomnieć te stałe wystawy. Natomiast tu za moimi plecami jest wystawa, której no na pewno Państwo dobrze jeszcze sobie nie przyswoili, bo to jest stosunkowo nowa wystawa. To jest kolekcja szkła Państwa Drozdów, więc zapraszam. To są takie bardzo przyjemne do oglądania przedmioty. Jako dział edukacji muzealny nasz serwuje twórcze pogotowie sztuki w sobotnie i w najbliższe soboty będziemy realizować, no niestety tu ograniczenie jest ogromne, bo do 5 osób, ale mimo wszystko postaramy się no, każdą sobotę wypełnić takim warsztatem twórczym, plastycznym. No, dzisiaj pierwszy dzień, muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30 do 17.00. Udostępniamy wszystkie nasze przestrzenie, natomiast jeżeli chodzi o kamienicę czynszową przy słynną, przy Dziewiątce, ulica Świętego Wojciecha 9, ona ma pewne ograniczenia ze względu na to, że jak wiecie Państwo, tam są małe pomieszczenia, tam jest ciasno, w związku z tym tam może wejść zaledwie kilka osób i w pewnych odstępach czasowych, więc zrobiliśmy takie bloki, takie godziny wejścia 3, to jest godzina 11, 13 i 15 i po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tutaj do naszego działu, tudzież do kasy. Czynna też jest oprócz poniedziałków i niedziel galeria sztuki nasza przy ulicy Ozimskiej 10. Zamknęliśmy się 7 listopada. Prowadzimy cały czas działanie Co robić czekając, więc tutaj zabawiamy naszych zwiedzających, którzy przechodzą. Muzeum jest w tej lepszej sytuacji, że ma wystawy stałe. Galeria Sztuki Współczesnej pracuje tylko na wystawach czasowych. Myśmy tę naszą ostatnią wystawę czasową w listopadzie musieli oddać. Pracujemy nad tym, żeby sprowadzić dla Opolan wystawę WordPress Photo. Obiecywaliśmy to już w grudniu. Będziemy sprowadzali tę wystawę. To będzie trzeci tydzień lutego. Mogę już powiedzieć, że prawdopodobnie od wieczora 19, a na pewno od soboty 20 lutego tę wystawę chcielibyśmy udostępnić, ale zanim to nastąpi, tydzień wcześniej, w piątek 12 lutego, tutaj w tej przestrzeni kameralnej Galerii Aneks otworzymy wystawy Kai Rettke, Ciało krystaliczne. A ponieważ przepisy aktualne dopuszczają, żeby w tej maleńkiej przestrzeni była tylko jedna osoba, będzie tu bardzo ekskluzywne jednoosobowe zwiedzanie, to w tym dniu 12 lutego chcielibyśmy na górnych salach, które będą wtedy jeszcze puste, utworzyć coś w rodzaju takiej strefy oczekiwania. Tam możemy wpuścić 25 osób na raz, żeby być w zgodzie z przepisami sanitarnymi. Postaramy się więc o takie projekcje dodatkowe, które będą w jakiś sposób pokazywały artystkę, nawiązywały do tematu tej wystawy i tam w ciepłych warunkach, a nie tutaj na dworze w zimnie marznąć, będzie można oczekiwać na to komfortowe, jednoosobowe oprowadzanie.